dzisiaj Q&A na 100 tysięcy mojego kanału. Zapraszam! Zanim przejdziemy do pytań, które zadaliście mi na Instagramie i na YouTubie, chciałabym serdecznie Was zaprosić na mojego Instagrama. To jest naprawdę wartościowy profil z dużą dawką wiedzy, motywacji i inspiracji. Więc jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, nie jesteście moimi followersami, to serdecznie Was zapraszam. A teraz do dzieła. Zadaliście mi dużo pytań na Instagramie i na YouTubie. Ja je tutaj, słuchajcie, zebrałam i odpowiemy tutaj na paręnaście Waszych pytań i mam nadzieję, że choć troszeczkę zaspokoimy Waszą ciekawość. Na koniec Wam też powiem, na jakie pytania nie odpowiemy, bo nie chcemy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to było takie, czego nauczyliście się współpracując przy prowadzeniu kanału na YouTubie? No myślę, że mimo wszystko, że jesteśmy już razem ze sobą jako małżeństwo 28 lat, to było to zupełnie nowe wyzwanie, ponieważ dla mnie osobiście wcześniej nie kręciłem filmów wideo, a przypadła mi w pewnym momencie taka rola właśnie tego technicznego od właśnie kręcenia i nagrywania. No i to było dla mnie takie wyzwanie i na początku były tarcia, bo moja żona już prowadziła kanał, wcześniej córka się zajmowała tym. Na pierwsze 100 filmików tak. Nakręciła Estera ze mną, tak. Więc w pewnym sensie mieliśmy taki swój styl pracy, nie? Później właściwie Kasia sama kręciła filmy, ale ja to w programie potem tam przygotowywałem do edycji. No i pierwsze filmy, pierwsze momenty współpracy, no było trochę ostro, bo nie spełniało to takiego jakby standardu, jaki Kasia chciała. No i było napięcie między nami. Ale film po filmie, film za filmem, coraz bardziej starałem się wychwycić to, co ona chce. Jakby chciała, żeby to wyglądało, jaki to ma mieć poziom i tak dalej. No i myślę, że jakoś powolutku dopracowaliśmy to. I to było takie fajne doświadczenie, że mimo jakichś takich no, trudności właśnie, że pewnej rzeczy jeszcze nie umiemy, czy coś jest jeszcze niedograne, no wypracowaliśmy jakiś tam model współpracy. I do dzisiaj to się całkiem fajnie, coraz lepiej współpracuje. No razem zrobiliśmy już 100 filmików i myślę, że no, był to jakby taki zupełnie nowy etap pracy wspólnej, takiego teamworku, nie, dla nas, bo no, weszliśmy zupełnie na nowe pole, to jest raz. Dotychczas raczej staraliśmy się różne rzeczy oddzielać, swoje kompetencje, nie? Bo po prostu jak się dwóch choleryków, że tak powiem, zabiera za coś, no to trzeba troszeczkę tak, każdy musi zrobić krok w tył, żeby sprawy działały, ale ja zupełnie mam inne wspomnienie, że właśnie dobrze nam to szło i że ty na przykład to, co wniosłeś, to bardzo taką melancholiczną dbałość o te szczegóły i bardzo na przykład pilnowałeś mnie z dźwiękiem, zobaczcie, tak. Mikrofon, które ja te mikrofony przypinałam tu, tam, siam, w różnych miejscach i potem był problem, albo na przykład miałam też takie momenty takiego blackoutu, że na przykład zapominałam włączyć mikrofon, nie? Zdarzało się. Więc Adam był tutaj takim moim aniołem, który po prostu mnie pilnował. Mi zawsze przypominał, no bo to wiecie, na planie filmowym, no to tak jak nagrywaliśmy, nie? Współpracę, to jest 5 osób, każdy zajmuje się czymś innym. No a ja de facto stawiam kamerę i zajmuję się wszystkim, nie? Od makijażu, przez strój, przez dźwięk, przez ten kadr. Ja właściwie robię wszystko, więc taka osoba, która tak wszystko, że tak powiem, przypomni i wie, no to naprawdę jest to bezcenne. A poza tym, no jak zwykle oczywiście nauczyłeś się w sumie obróbki telewizyjnej na poziomie telewizyjnym, nie? No cały czas się uczę oczywiście, ale to bardzo, że tak powiem, wszedłem w temat przez to, że zostało takie wyzwanie jakby postawione. Tak. Więc ogólnie myślę, że bardzo takie fajne doświadczenie, nie? Takiego, wiecie, takie nowe wyznanie po
20, bo w sumie zaczęłaś ze mną, jak mieliśmy 27 lat małżeństwa, nie? I taki zupełnie nowy teren, nie? Zupełnie coś nowego. No, ale wypracowane dotychczas techniki komunikacji. Pomogły nam na pewno. Pomogły nam, no. Następne pytanie. Co ceniliście u siebie nawzajem na początku małżeństwa i co cenicie teraz? Ja myślę, że zupełnie na inne rzeczy zwraca się uwagę na początku związku niż już po latach, nie? Mm-hmm. I to, co ja tak szczerze powiem ceniłam, to mój mąż był dla mnie oczywiście strasznie przystojny. Zawsze chciałam mieć takiego wysokiego, dużego mężczyznę, no i rzeczywiście no, taki, że tak powiem, mi się dostał. 25 kilo mniej wtedy. Poza tym mój mąż wtedy śpiewał w chórze zawodowym i pamiętam, jak przychodził w takim pięknym białym fraku, w którym po prostu wyglądał tak, że mi się nogi uginały. No więc naprawdę była chemia i to było naprawdę bardzo ważne dla mnie. Natomiast też bardzo ważne było to dla mnie, że bardzo łączyły nas też wspólne wartości, nie? I to chyba była taka najistotniejsza rzecz, która była jakby taką zapowiedzią tego, co miało nastąpić później. Natomiast po tylu latach chyba bardziej, oprócz oczywiście wyglądu, który mój stosunek się w ogóle nie zmienił, bardzo cenię to, że jest po prostu Adam jest moim przyjacielem i że jest taki bardzo wytrwały w tym, że no, tak realnie się o mnie troszczy. No i bardzo cenię też mojego męża jako ojca rodziny, nie? Bo wszyscy wiedzą, że dla rodziny mój mąż załatwi wszystko i zrobi absolutnie wszystko i rzeczy, i absolutnie ma rzeczy niemożliwych. I posiadanie po prostu takiego partnera, nie? W momencie, kiedy jest wielu takich facetów, co wiem między nimi z konsultacji, nie? Że po prostu, wiecie, są nieodpowiedzialni. Dodam, że kobiet też jest dużo takich, więc to ja nie mówię, że tylko faceci. No, zdecydowanie to jest dzisiaj dla mnie super, super ważne. No, ale tego to mogliśmy tylko odkryć we wspólnej podróży, no bo zaczynaliśmy bez dzieci, nie? Zaczynaliśmy we dwójkę, jakieś wartości nas połączyły. W międzyczasie myślę, że no przynajmniej ja, można powiedzieć, że bardziej odkryłam te cechy, które po drodze się objawiły. No i, że tak powiem, jestem mile zaskoczona. No, dla mnie na początku naszego związku to, co mi się, to mnie jakoś tak pociągało, tak? Kasia miała przede wszystkim długie włosy. Takie dotąd. Do samej pupy. No i to było rzeczywiście, tak. Duża różnica jest. Aczkolwiek podoba mi się teraz też w tych krótkich włosach, mhm. Ale ze względu na dzieci, na małe dzieci, kiedy karmiła piersią nasze maluchy, to po prostu ciągnęły ją za te włosy, wyrywały jej te włosy, więc jakby siłą rzeczy podjęła decyzję, że ścina włosy, tak? No ale to już, że tak powiem, tak trochę żartem. Zawsze na początku to, co mnie bardzo w niej pociągało, to właśnie, że jest taką osobą, która ma taką, szuka takiej mądrości w życiu. I zawsze jej to mówiłem, że jesteś taką mądrą kobietą. I właściwie teraz, po latach, muszę powiedzieć, że to samo cały czas mnie pociąga. Jest jeszcze więcej tej mądrości. Szczególnie, kiedy przeszliśmy różne doświadczenia, przez różne, wiecie, 28 lat trochę rzeczy się wydarzyło. Ale cały czas ta mądrość jakby jest czymś, co mnie w niej pociąga i zadziwia. I nie wiem, i po prostu odkrywam każdego dnia, że no wtedy wydawała mi się mądrą kobietą, a teraz tej mądrości jest dużo więcej. I po prostu no to mnie cały czas w niej pociąga. Pociągało i pociąga cały czas. Oczywiście wiadomo, że na początku człowiek troszeczkę się nie zna, kiedy się pobiera z drugą osobą. I po drodze tej naszej wspólnej bardzo dużo rzeczy jakby no, odkryłem i zobaczyłem różne takie umiejętności, dary. Jednym z takich rzeczy jest to, że Kasia bardzo jest też fajnie zorganizowana. Potrafi, jak już coś robi, to po prostu potrafi to zorganizować. I to dotyczyło takiej organizacji zwykłej domu, czy jakichś zadań, które żeśmy wykonywali. No i to było dużo takich właśnie po drodze odkryć i takich niesamowitych jakby spostrzeżeń. Wow, wcześniej tego nie widziałem. No i właściwie muszę powiedzieć, że im dalej, tym lepiej. Ale po drodze różnie bywało. No i właśnie, tego dotyczy następne pytanie. Paulines zadała takie pytanie. Jak często i czy w ogóle mieliście myśli, ja już nie chcę z nią być?
Wow, ja nigdy. Bardzo często, bardzo często. Oczywiście takie myśli są i tam jeden ktoś kiedyś powiedział, nie, że taka jedna znana osoba, żona takiego bardzo znanego chrześcijańskiego mówcy powiedziała, że o rozwodzie nigdy nie myślałam, ale o zabójstwie dosyć często. Nie, to ja myślę, że to jest po prostu normalne, nie? Że tak jak wątpimy w siebie, wątpimy w różne rzeczy w życiu, decyzje, tak samo tak, podważamy je albo je po prostu ewaluujemy na nowo, to tutaj były takie momenty i były takie sezony, że po prostu nie przepadaliśmy za sobą, nie? Tak. I trzymało nas chyba bardziej to, że daliśmy sobie słowo, że jakby wiedzieliśmy, że sobie przysięgaliśmy, ale też taka nadzieja, że jeżeli zaczęliśmy, to że uda nam się to jakoś tak spiąć, chociaż były takie momenty, że mieliśmy wrażenie, że to może nigdy nie nastąpić, nie? Tak, tak. Tak, więc myślę, że to jest po prostu normalne w związku, tak samo jak normalne są po prostu kryzysy i takie rzeczy to... Ale trzeba też powiedzieć, że bo były różnego rodzaju kryzysy, wiecie, no presje, dzieci, finanse, zdrowie, no różnego rodzaju takie kwestie, ale po każdym jakimś takim kryzysie, jak już go pokonaliśmy, czy przeszliśmy, sobie uświadomiliśmy, że przeszliśmy to, ale jesteśmy jakby bliżej, idziemy ze sobą dalej, stawaliśmy się, tak jak widzę teraz z perspektywy czasu, mocniejsi. Mocniejsi. I te kryzysy były. Były tych kryzysów trochę. Były też, z mojej strony były takie myśli, że może to nie to, może coś nie tak, może czas, ale się, nie wiem, rozejść. Były takie momenty. Natomiast to nie trwało długo i dosyć szybko przechodził rozum do głowy z powrotem i serce. I jakoś, no, poza wracaliśmy. Poza tym szybko mieliśmy też mocne dlaczego, nie? Bo bardzo często do zmian w związku przyczynia się to mocne dlaczego, a my raz, że myśmy sobie przysięgali i traktujemy to jako bardzo poważne, nie? Przyrzeczenie, nie? To, że jesteśmy, ale dwa, też po prostu mieliśmy dzieci, nie? I jednak bardzo często jest tak, że nawet gdy tam, gdzie człowiek się kończy, jest za krótki, jak my mawiamy, to jednak odpowiedzialność za osoby drugie, czy trzecie, czy czwarte, czy piąte w naszym przypadku, nie? Jednak pomaga w tym, żeby się ogarnąć i wykrzesać sobie tą siłę, nie? Nie taką sztuczną, ale jednak znaleźć tą motywację i daje to determinację do szukania takiej właśnie mądrości, rozwiązań i trochę takiego też... nie? Takiego, nie moja racja, ale jednak relacja, nie? Z jednej strony tak, takim motywatorem na pewno były dzieci, że są dzieci, tylko tak sobie, ja często tak myślałam, no dobra, dzieci, ale dzieci kiedyś wyjdą z domu. Mhm. I co? I dzieci będą naszym spoiwem? Będą tym powodem, który nas trzyma? Ja w pewnym momencie też zacząłem myśleć, że zaczęliśmy też na ten temat rozmawiać, że w końcu my będziemy i tak naprawdę to zmieniło troszeczkę na taki fokus na nas samych, że my jesteśmy tutaj wartością, nasze bycie razem. Oczywiście będzie miał wpływ właśnie na dzieci, dobry wpływ na rodzinę, ale że to jest coś, na czym powinniśmy się koncentrować i myśleć, że jednak to o nas chodzi. I ja zacząłem świadomie pewne rzeczy, kiedy nawet były te kryzysy, mówię, przejdziemy to, potem będziemy razem i będziemy tylko my. I dzieci tutaj nie będą odgrywały najważniejszej roli, więc jakby tutaj był ten fokus na tym. I dla mnie samo to, że jesteśmy, przeszliśmy różne kryzysy, jest wielką wartością. I mówię, im więcej przeszliśmy, tym bardziej cenię to, co przeszliśmy, trudne rzeczy i też sukcesy, i też fajne chwile, dobre momenty, bo takich momentów było bardzo dużo. Tak. To nie jest tak, że tylko źle. Pytanie dotyczyło kryzysów, ale było bardzo dużo takich budujących momentów, też zespalających, łączących, dających taką nadzieję na przyszłość. Natomiast mówię, koncentrujemy się na sobie, jest na związku i to jest ten jakby fokus na lata przed nami, które są. Oczywiście. Czekajcie, tutaj było takie pytanie, bardzo fajne. Czekajcie. O właśnie, który etap jest najtrudniejszy dla małżeństwa? Czy macie poczucie spełnienia? Jaki według ciebie był etap najtrudniejszy? No, ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie, tak jak dzisiaj to oceniam, to był etap małych dzieci dla mnie najtrudniejszy, bo tak, my byliśmy jeszcze mało zgrani ze sobą, nie? Tak. De facto nie byliśmy takim zespołem jak teraz, że po prostu
Rozumiemy się czasami bez słów, albo jesteśmy tak nauczeni przegadywać już ze sobą rzeczy do momentu, kiedy obydwoje jesteśmy w sytuacji win-win, nie? Czyli mamy naprawdę przekonanie, że te rzeczy, oczywiście duże rzeczy, bo tam o małych to już tam nawet nie dyskutujemy często gęsto, bo to już działa z automatu, nie? Ale te duże rzeczy to po prostu jest wtedy naprawdę przegadane. A wtedy byliśmy pod dużą presją, nie? Czyli wiecie, dzieci, pieluchy, nieprzespane noce, finanse, bo my startowaliśmy właściwie zupełnie od zera, wszystkiego dorobiliśmy się sami de facto, nie? No powiedziałabym z Bożą pomocą, wiadomo. No tak, tak. Ale naprawdę to był bardzo trudny czas, bo wtedy naprawdę dużo rzeczy z nas wychodziło, nie? I dużo było między nami konfliktów, było dużo napięć, było dużo trzaskania drzwiami i różnych innych ciekawych rzeczy. I myślę, że to był chyba taki, nie? Ja to chyba najtrudniej. To takie jest ambiwalentne, bo w sumie z jednej strony to był taki cudowny czas, bo te dzieci były takie małe. Tak. I my obydwoje kochamy bardzo dzieci, nie? I to było takie fajne mieć te szkraby, nie? Myślę, że to było takie właśnie ekstrema, znaczy takie, po takich ekstremach szło. Z jednej strony dużo radości i tej wspólnej, nie wiem, zabawy, bycia razem, śmiania się, zabawy i tak dalej. A z drugiej strony, no właśnie przy tych dzieciach, przy tym wszystkim dużo tej presji, także ta amplituda tych rzeczy była dosyć duża. Teraz pewne rzeczy no, jakby dzieją się spokojniej, w mniejszym jakimś takich sinusoidach. Tak, no tak, no ale jesteśmy dotarci, nie? Jesteśmy bardziej dotarci. I kiedyś taki projekt na YouTubie, to byśmy się docierali ostro i skrzyli, a tutaj było takie w sumie. Ty widzisz, ty to pamiętasz, a ja w ogóle na przykład nie pamiętam tego, że w ogóle. Znaczy, bo ja się musiałem po prostu. Ty byłaś już rozumiem, na YouTubie, funkcjonowałaś, a ja wskoczyłem do tej rzeki, nie wiedząc wiele. Właściwie znałem się tylko na dźwięku, bo jestem dźwiękowcem. Natomiast wideo to dla mnie. Nagrywanie rozumiem. Na komórce, tak jak wszyscy. Rozumiem, chyba, oczywiście, rozumiem. Następne pytanie. Jak zmieniło się wasze życie po urodzeniu pierwszego dziecka? Bardzo się zmieniło. Dramatycznie. Jakby przestaliśmy istnieć. Od tego czasu. Przedtem byliśmy my, Katarzyna i Adam Sawiccy, a potem było dziecko. I dziecko. Pierwsze dziecko to jest po prostu taki kosmiczny szok dla takich młodych ludzi, nie? To my tam z gitarą, z plecakami, nie? Niezależni. Kajakami po Radońskim, nie? Tu, po namioty. I potem nagle. Nie, uziemienie. Pieluchy i szkrab mały. Przespane noce. Tak. I wszystko toczyło się. Wokół dziecka. Wszystko tak się zmienia. Po prostu, że no to jest te pierwsze dziecko, to muszę powiedzieć, że to jest taki szok. Potem każde następne to już idzie z automatu, nie? Tak, potem już się tylko trochę rozszerza człowiek do tego, co już doświadczył po pierwszym dziecku. Ale tak, tak. Nie mówimy tego, żeby powiedzieć, że żałujemy, bo to nie, by było grzechem. W ogóle nie. Absolutnie, no ale takie doświadczenie, po prostu totalna zmiana sezonu, totalna zmiana stanu skupienia. Ja do dzisiaj pamiętam, ona się pierwsza, nie? Agata się urodziła w listopadzie, to ja do dzisiaj pamiętam to obrzydliwe mieszkanie, pamiętasz, wynajmowaliśmy takie mieszkanie, które było całe stare z takich starych meblach, albo brązowych, albo bordowych. No, z lat 70. Wszystko było brązowo-bordowe. I ja pamiętam ten listopad, nie mieliśmy telewizora. I pamiętam, że to dziecko i ja po prostu całe dnie spędziałam. Adam przychodził z pracy, ja nie miałam obiadu, ja byłam w szlafroku, rozczochrana, często zapłakana. Dziecko się czasami darło i on przychodził i mnie ratował, nie? A ja byłam po prostu jak w szoku. Co w ogóle nie miało miejsca już przy piątym dziecku, to taka skala to już, nie? Przy kolejnych dzieciach to były te 2-3 miesiące, nie? Takiej adaptacji i dziecko się adaptowało do domu, my do dziecka. I już potem. I właściwie kolejnych dzieci już tak mocno nie pamiętamy. Nie. Ale tutaj, słuchajcie, w moim sercu jest jeszcze ciągle głęboki szok. To był naprawdę niby głęboki czekasz, szok. Niby oczekujesz, niby chcesz i wszystko się zgadza i robisz to świadomie. Tak. No ale jak już to jest, to nagle wysadzone z siodła po prostu. Zmiana totalnie jakby no, stylu życia. Wszystko się zmienia. Jak po pierwszym cudownym dziecku dorobiliście się kolejnych? Jak to powiedzieć? No ja mówię, jak mnie spotykają na ulicy, jakie ładne dzieci, zawsze powiadają, no wie pani, no własnorodne, nie? No, jak dorobiliśmy się? No właśnie. Co się przytuliłem do żony, to... A tutaj takie, posłuchaj, pytanie. To dziecko. Jakie cechy męża panią denerwują? Ja rozumiem, że jakie cechy męża, jakie cechy żony nas denerwują, nie? Życie nie mów. Nie mów. Powiem tylko pierwsze 20.
oszczędzę Cię dzisiaj. Nie, to znaczy, wiecie co, to jest trochę tak, że ja myślę, że to jest chyba tak, że wszystkie zalety doprowadzone do przesady stają się wadą, nie? I to chyba chodzi o to, że w momencie na przykład, kiedy mój mąż zaczyna za bardzo wchodzić w różne rzeczy, za które ja jestem odpowiedzialna, no to on mnie po prostu denerwuje z racji tego, że ja jako choleryczka lubię pewne rzeczy mieć po swojemu i nie za bardzo lubię się z pewnych rzeczy tłumaczyć. Bez względu na to, że rozmawiamy o pewnych rzeczach, a z drugiej strony jest to jego dobra cecha, no bo z drugiej strony na przykład kto opinuje finanse, kto opinuje rozliczenia, taka drobiazgowość, dociekliwość, która może być nie upierdliwa, z drugiej strony jest po prostu no, najlepszą rzeczą pod słońcem, nie? No więc z jednej strony mnie to strasznie cieszy, z drugiej strony czasami mnie to, nie? Czasami mnie to denerwuje. O, powiem tak. I bardzo mnie denerwuje to, że mój mąż nie chce mi pożyczyć swojego samochodu. Wszyscy używają w rodzinie mojego samochodu, oczywiście. Oczywiście jest cudzysłów, bo de facto ja tak do końca bym nie chciała, ale muszę coś powiedzieć. Ale czasami on ma taki samochód, w którym jest dużo lepsze nagłośnienie niż w moim. Więc ja oczywiście mu zazdraszczam, więc tutaj muszę uprzejmie donieść. No, zabieram cię na wycieczki, jeździmy razem gdzieś, no to sobie słuchamy muzyki. No tak, ale ja bym sobie pojeździła tym twoim autem. Jeszcze i jeszcze jedna rzecz, mnie strasznie denerwuje. Natomiast strasznie mnie denerwuje to, że on tak fantastycznie gra na gitarze, a ja tak strasznie rąbię w tą gitarę. I za każdym razem, i to już jest 28 lat, kiedy on bierze gitarę do ręki, to ja przeżywam takie wewnętrzne. Ja ci o tym nie mówię, ale ja przeżywam takie po prostu jak on może być taki, tak po prostu, wiecie, tak na tym gryfie, to on zawsze jest w innym miejscu. Ja zawsze mówię, że sobie, ja się czegoś od niego nauczę, nie? I ja gram D-dur, G-dur, A-dur, nie? I to jest, wiesz, C-dur, H-mol, wszystko. A on gra G-dur gdzieś tu, potem sobie przeskoczy tu, potem przeskoczy tu. Wiecie co, taka doskonałość jest po prostu ohydna. I właśnie to mnie denerwuje w moim mężu, uprzejmie donoszę. Teraz powiedz, co ja Cię denerwuję. W mojej żonie to właściwie nic mi nie denerwuje. Jeszcze Ci jest życie miłe, co? Panowie, uczcie się. W naszym związku ja mam zawsze ostatnie zdanie. A jakie to zdanie? Tak, kochanie. No wiadomo, że są różne takie cechy tam osobowości. Szczególnie właśnie dlatego, że jesteśmy oboje cholerykami. Ja melancholiczny bardziej, ona jest bardziej sangwiniczna, ale takie krótkie komunikaty. Ja tak czasami lubię powtarzam czasami coś, żeby tam coś dopilnować, żeby coś było dokładnie zrobione i mówię to jej drugi, trzeci raz. A jak już oczywiście powiem drugi, a już albo trzeci, no to po prostu jest krótka piłka, już mi to mówiłeś. A ty tego nie lubisz. A ja tego nie lubię, bo ja lubię powiedzieć coś, tak wiesz. A rzeczywiście ja tego nie lubię, że ty powtarzasz, to prawda. A ty nie lubisz, jak ja na to, że no, ja tak. Tego nie lubię. Tak. Takie. To są takie choleryczne tarcia. Tak. No ale jak mówi pewna mądra księga, człowiek o człowieka jak żelazo o żelazo, jak człowiek o człowieka jak żelazo o żelazo. Więc takie tarcia drobne. No ale w sumie to jest takie granie do jednej bramki, bo ty chcesz, żeby było dopilnowane. Natomiast rzeczywiście czasami, wiesz, ty lubisz powtarzać, a ja jestem taka, że ja naprawdę zapamiętuję, chociaż potem się okazuje, że wcale nie zapamiętuję. No czyli ja nie wiem, dlaczego tak powtarzam. Może była kwestia dzieci, że dzieciom tak tam ciągle tylko pamiętaj tam, zamknij drzwi, pamiętaj. Na zielonym, przechodź na zielonym. Przechodzisz na zielony, a w szkole to oddaj to do sekretariatu. Pamiętaj, oddaj to do sekretariatu. I była piątka dzieci, nie? No i była piątka dzieci i może, nie wiem, czy to było wyuczone. Czy... I tak gdzieś zostało. I tak mi zostało i potem tak Kasia też jak takie, taką moje dziecko. No, muszę powiedzieć, że mój mąż jest taki troskliwy, że jak moje dzieciaki jeszcze do gimnazjum chodziły, to sprawdzał, czy oni koszulki mają włożone. No, majteczki. Dobra, i stopki, no, nie, wiesz, tak. Żeby nie wyszło, wiesz no, jak, nie? O co chodzi, tak. Dobra, więc mój mąż jest bardzo przetroskliwy i naprawdę, no, to nie widać tego po nim, ale on nawet kanapki kiedyś moim dzieciom robił do szkoły, których ja nigdy nie robiłam. Chociaż niespecjalnie ci wychodziło, ale jednak podejmowałeś próby, nie? Starałem się. Starałeś się, dobra. Jak przełamujemy rutynę w związku?
Kto zadał pytanie? Iam Ester. My mamy takie różne swoje sposoby, nie? Na przykład teraz, no wiadomo, że jesteśmy w tej takiej trochę, wiecie, pandemicznej sytuacji, więc my po prostu wsiadamy do samochodu i sobie robimy regularne wycieczki, nie? Bo rzeczywiście my jesteśmy obydwoje pracusie straszni, nie? Tak, musimy się wyrwać z tego świata, którym tutaj się angażujemy. Tu jesteśmy, nie? I gdzieś musimy wyjechać na zewnątrz, więc albo jeździmy gdzieś na Kaszuby, albo jeździmy gdzieś nad morze, na otwarte morze. Często gdzieś tam do Jastrzębiej Góry, czy gdzieś. Do Stwarzewa. Więc mamy takie swoje wypady. No jak były restauracje, no to wiadomo. Eksplorowaliśmy różnego rodzaju restauracje. Coś innego. Kino. Czasami koncerty jakichś zespołów, jakiś orkiestr. Więc tak staraliśmy się kabaretów. Tak. Staraliśmy się zmieniać jakiś taki sposób spędzania wolnego czasu, żeby nie popaść w jakąś rutynę. Tylko do kina. Pierwszy, siódmy, dziesiąty, dwudziesty raz do kina. Nie, po prostu. I Kasia i ja staraliśmy się coś wymyśleć innego. Coś zaproponować albo... Oboje zresztą tutaj byliśmy konstruktywni dosyć. Tak. No, rutyna to jest okropna rzecz, nie? Bo już potem jakoś tak, nie? Jak tak tylko się pracuje, ten poziom informacyjny związku i tak dalej, to tak wszystko ci tak brzydnie i blaknie, nie? Blaknie. Więc to był taki nasz sposób, nie? Dodam, że my chyba nie jesteśmy jakoś strasznie wymagający w ogóle, nie? Bo my jesteśmy wychowani w czasie komuny, więc to ta realia lockdownu są nam bardzo dobrze znane skądinąd. Takie déjà vu jest trochę, nie? Déjà vu. No, ale naprawdę wymagało to jednak działania. Ja cię czasami zaskakiwałam jakąś propozycją, nie? Tak. Tam już byliśmy w czymś tamto, na przykład do tego, do Sopotu, do restauracji. A, fajna restauracja, może cię zabiorę, nie? I ten, potem Adam mnie, nie? A Kasia, to tam jedziemy, nie? To tam do twojej mamy, czy tam i na spacer idziemy tam na nasz ulubiony pomost. Zresztą to, jak obserwujecie Instagrama, to my te miejsca namiętnie i powtarzalnie pokazujemy, nie? Skąd pani wiedziała, że to właśnie on jest tym jedynym? To, czyli to jest w dwie strony, nie? Skąd ty wiedziałeś, skąd ja wiedziałam? No, ja wiecie co, ja się modliłam o męża, ja tego nie ukrywam, bo po prostu miałam takie parę wcześniej relacji i te moje wybory były takie... Więc stwierdziłam, że muszę się odwołać do wyższej siły, żeby po prostu znaleźć człowieka, z którym jakoś wyżyję, nie? I jakoś to się wszystko spotka, nie? Więc myśmy się spotkali w ogóle w ten sposób, że spotkaliśmy się w chórze gospel, nie? I Adam był dyrygentem chóru, a ja go szczerze nienawidziłam, bo on nas strasznie... Tresował. Bo on śpiewał w tym czasie w chórze zawodowym i traktował nas w sumie jak zawodowców, co przy jego cholerycznym, melancholicznym temperamencie wychodziło mu naprawdę dobrze. Po próbach tego zespołu zawsze się kłóciliśmy. Zawsze się kłóciliśmy, bo ja uważałam, że on różne rzeczy źle robi, a on po prostu... Ale to było bardzo pociągające. I mi się potem tak właśnie myślało, że to może być dobre małżeństwo. Takie dobrze kłócić i się potem jednak spotkać i dalej funkcjonować. Ale po tym kłóceniu się, ja doszłam do wniosku, że trzeba pójść na tak zwane piwo, czyli w naszym przypadku to była kawa, żeby jakoś to, że to tak nie wypada, że tak jakoś dziwnie. No i wiecie, i tak żeśmy tak zaczęli kawkować i potem się okazało, że ta polaryzacja przerodziła się w równie silne przyciąganie w jakimś momencie, nie? Ale dodam, że no, ja, tak jak mówiłam, ja się modlę o różne rzeczy w życiu i po prostu, gdy się modlę, to czułam taki głęboki pokój, nie? Że to jest ta osoba, która została jakby na ten czas mi dana. Podejrzewam, że gdybym nie podjęła tej decyzji w tym czasie, to za jakiś czas może byłby ktoś inny, nie? Bo ja nie wierzę w tę taką komplementarność tych jabłuszek, nie? I tak dalej. Platoniczną. I platoniczną, nie? Ale naprawdę wtedy czułam taki głęboki pokój. No i oczywiście dodam, że facet mi się szalenie podobał. No i naprawdę fajnie, żeśmy się dogadywali, więc... Myślę, że na tych trzech poziomach duszy, ducha i takiej cielesności różne rzeczy się tak fajnie skliknęły. Teraz powiedz, jak to było u ciebie. No, u mnie to też było to, że ja tak no, modliłem się o partnera życiowego. Też jestem wierzący, więc się modliłem o to. No i akurat na tym etapie życia nikogo w żadnej relacji nie miałem innej. I taka była trochę pustka, ale spotkałem Kasię już wcześniej właśnie w tym chórze. Się poznawaliśmy i to zupełnie to tak, jak ktoś z zewnątrz patrzy, by nie wyglądałoby na to, że to w ogóle z tego cokolwiek będzie. Tak. No wręcz przeciwnie. No my sami twierdzimy. My sami w ogóle tak, żeśmy się odpychali. Jaki gbur. Ale z drugiej strony właśnie coś było w niej takiego, co mnie pociągało. I,
wręcz im więcej myśmy się tak jakoś napinali ze sobą, to tym bardziej mnie to jakoś ciągnęło. I to było jakieś takie dziwne, że coś mnie mniej ciągnie, ale zupełnie inna niż ja. To było bardzo pociągające. No i oczywiście był taki moment. Byliśmy tam na takim koncercie chrześcijańskim. Nie widzieliśmy się przez jakiś tam dłuższy czas. To był okres wakacyjny i ten koncert kończył się i Kasia była na tym koncercie i po prostu zobaczyłem ją po jakimś tam długim czasie niewidzenia i po prostu amo piamo amo. Tak, tak było. Tak. Ja byłam nieświadoma. Taki moment takiego jakiegoś zakochania, po prostu oczy mi się otworzyły. Znałem ją już tam rok wcześniej. Znałem ją, a po prostu coś jakby nagle zostałem oświecony. No i tak się zaczęło. No, zaproponowałem jej najpierw chodzenie. Relację taką właśnie, chodzenie. No i potem w sumie dosyć niedługim czasie się zaręczyliśmy. Tak. No, i po pół roku żeśmy się pobrali. Nie? Po roku. Po roku żeśmy się pobrali. Tak, tak. To u nas tak. No bo już. No już wiedziałem, że 25-27 lat już tak wiedzieliśmy, że nie? Tak, tak, że tak. To już raczej albo rybki, albo akwarium. Tak, nie? Ja miałem 25. Tak, mam młodszego męża, zobaczcie. A ja miałem. Tradycja rodzinna. Starszą żonę. Starszą żonę. Dobra, to chyba już są wszystkie pytania, które chcieliśmy odpowiedzieć, kochani. Co na dzisiaj? Chyba koniec. Tak, kochani. Dziękuję Wam bardzo razem z moim mężem i zespołem. Tutaj jeszcze Gloria stoi. Chodź tu. I razem z Glorią. Dziękujemy Wam za wszystkie subskrypcje. Dziękujemy Wam za to, że tak wspaniale komentujecie, że po prostu naprawdę jesteście wspaniałą społecznością. I co? Prosimy Was o to, jak zwykle. Łapka w górę, komentarz, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i komentarze. Może nasuną Wam się jakieś następne pytania do tego, co chcielibyście wiedzieć, bo pewnie na jakieś, nie wiem, 110, 120, czy ile, nie wiem już, bo to po setce, to ja nie wiem. Będę robiła jakieś Q&A z takich rzeczy, które Was po prostu najbardziej interesują. Dziękuję, do zobaczenia. Hej. Cześć. Hej. To na cześć 100 000 subskrypcji dla pani Kasi Sawickiej.